Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiaj będziemy ruszać na Amarnę. Wiem, że mogliśmy sobie tam wziąć osobę, która nam w tym pomoże, ale w sumie ja takowej osoby raczej nie potrzebuję. Myślę, że możemy na spokojnie sami sobie to miejsce odbić i nic się nie stanie. Także ruszajmy. Czy tutaj był jakiś mag? Byłby Lazar, prawda? Na dole. Więc wypadałoby troszeczkę zachować jakąś tam ostrożność i sobie ich wywabić tutaj na zewnątrz. Halo? O, właśnie. Tylko tam jeden do mnie strzela, także trzeba będzie uważać. Widzę, że dają mi fory. W sumie możemy sobie też do nich postrzelać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo... Nie no, widzę, że... Tak ładnie nawet to idzie. Zobaczmy, kto będzie następny. Dzień dobry, witam. Elitarny asasyn. Tam jest niewolnik. Niewolnika byśmy nie chcieli bić. O, siemachmo, Mahmud, niewolnicy, tam jest Hulam. Trafię w niego? Ej, trafiłam, lol. Dobra, ładnie. Bajar. Siemaneczko, dzień dobry, witam. Ależ ładnie idzie. Odłóż broń. Myślałam przez chwilę, że mogę ten strzelać przez, no, ścianę. Wiecie co? Bo widzę, że na razie nikt mnie nie atakuje, bo chyba nie wiedzą, że mogą. Kula do muszkietu. A skąd ja to wzięłam? Nie wiem, mało ważne. Myślę, że po Amarnie udamy się na Ugar. Tam będzie trochę do wybijania. Czy jestem w stanie trafić tam na górę? Chyba będzie ciężko. Ale tędy już powinno być dużo, dużo lepiej. Oni w ogóle jeszcze śpią nawet, więc to już całkiem jest ułatwione w takim wypadku. W sumie to powinnam inną drogą wejść. Okej, pięknie. Kurde, no widzę, że gościu mnie trafia, a ja jego nie. Dobra, może być. Nie, bez sensu to jest. Dobra, zróbmy sobie wielkie leczenie. Powinno być dobrze. No i zobaczmy teraz tak. To przejście było tu. Siema. Dobra. Tam już są niewolnicy. No i co? I zostało nam w sumie dotrzeć do wieży. Tam Belazar na górze. Tutaj jest dosyć, wiecie, przyjemnie. Z biciem. Na Belazara to by najlepiej chyba było ruszyć z bronią taką normalną. Zróbmy save'a, bo nie wiem, czy to ma sens. Możliwe, że jeszcze ludzie z młyna się tutaj też zaliczają, więc wypadałoby się ich pozbyć. Dobranoc. Klucz od wieży magów Amarny. No tak, wiadomo, tu jest jego kufer. Nic więcej szczególnego chyba tutaj nie ma. Dobra, spierdzieliłam się, ale może być. Tu się jeszcze możemy przebiec, ale wydaje mi się, że już nikt tutaj nie żyje. Z tobą nie mogę rozmawiać. Tych chałup to ja nawet nie będę przeszukiwać, bo to jest bez sensu. No i co? I mamy tutaj jeszcze przeciwników po tej stronie, jak mamy młyn. Także to jest jeszcze miejsce do zdobycia. I Zorab sobie tutaj przyszedł, lol.
Dobranoc. A kto to jest Tom? Nie mam pojęcia zielonego. O rany, walka! Nadzorca niewolników. Amarna została zdobyta. Super. Kilku przeciwników mogło przeżyć. No, przeżyli. Ej, ty! Odłóż broń! Dobra, bo on mnie denerwuje. Ty. Poczekaj. Będziesz uciekał tak dalej? Nie. To nie. Zajebiście. Jeszcze expik dla mnie. I co? Amarna. Co ten robi? One ci go przeszukać, czy co? Tak jest. Nie wiem. On po prostu ucieka z punktu do punktu. Wyzwolenie Amarny. Aha, to niewolnik Stan mnie poprosił. Dobra. Czyli Stana żeśmy widzieli tutaj w środku. Dobra. Siemanko, witam i już po sprawie. Jesteście wolni. Asasyni z Amarny zostali pokonani. Na Innosa. Wreszcie odzyskaliśmy upragnioną wolność. Co teraz będziesz robić? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Byłem w niewoli tak długo, że mam na to pomysł. Jakiś czas tu zostanę. Zresztą, wielkie dzięki za pomoc. Nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobiłeś. Dobra, to było szybkie. Myślę, że jak pójdziemy do Saida, to powinno być git, bo ten szturm na Amarnę, no to... wiecie, jak to jest. Do Saida. Siema. Hej, ty. Amarna została wyzwolona. Znakomicie. Utrata twierdzy to poważny cios dla asasynów. Jestem zbyt biedny, aby za to godnie cię wynagrodzić. Ale możesz zatrzymać wszystko, co znalazłeś w Amarnie. Okej, zobaczmy dalej. Tu mamy dwa kolejne zadania wykonane. No myślę, że wypadałoby teraz się zająć Ugarem chyba. Troszeczkę się boję, bo jednak Ugar jest specyficznym miejscem, ale chyba powinno nam się udać bez problemów. Gorzej, że wszyscy tam magowie żyją, łącznie z Tartaronem. No ale dobra. Jestem ciekawa, gdzie są moje ziomy. W ogóle tutaj są też silniejsi ci wojownicy. Mieli być przy południowej bramie. Okej, mamy ich. Także chyba zagadamy, nie? Możemy już atakować. Tak. Ale spytaj jeszcze Bahrama. Możemy już atakować. Tak. Powiedz, jak będziesz gotowy i możemy zaczynać. Zdobądźcie mi Grek Ugar. Dobrze. Niech Adanos nas chroni. Atakujemy Ugar. Dobrze. Oni są wszyscy śmiertelni, prawda? I to jest ten ból. A ty co, nie idziesz? Chodźmy. No to ruszajmy. Dobra. Idą wszyscy. Kurde, ale to będzie jadka, nie? Tylko gorzej, że oni są śmiertelni, jak na mój gust. No właśnie. Tylko ta niewolnica przez przypadek zbiłam. Mam nadzieję, że nie będą mieli tego za złe. Adepci to tam nie jest problem. Dobra, tu się panowie biją. Mam nadzieję, że tylko ci główni bracia są chociaż... Aha, Haram to idzie za mną. No dobra, może być. O, no najgorzej, że chyba tam ci wszyscy są śmiertelni. Halo? Kurde, jak tutaj sobie stoją panowie. Dobra, w sumie oni robią robotę za mnie. Co prawda giną, ale... Ale jadka.
Tragedia. Uff, Bahram jest na szczęście chyba nieśmiertelny, bo jeszcze nie umarł, nie oberwał. Nigdy więcej ze mną nie zaczyna. Kurdele. Zajebiście. Co tu się dzieje? Dziwię się, że jeszcze mi gry nie wywaliło. Gorzej, że do mnie chyba ten jeden strzela, nie? Co ty robisz, chłopie? Dobra, bo tu by się przydało jednak chyba wyleczyć. Ale wiecie co, spoko, bo akurat Ugar to mi się wydaje, że jest w sam raz, żeby odbijać właśnie sobie z kimś, nie? Co jest, oni już zarąbali magów? Tu jest Tamara. Ty, no już zarąbali ich, albo ci magowie gdzieś wylecieli. No nie wiem. Dobra, tam się jeszcze leją, mogą się bić jak dla mnie. Kurde, tutaj trzeba sobie sprowadzić panów, bo nie poradzimy sobie sami. O nie, oni się biją między sobą. Panowie, no dajcie żyć. Kurde, i słabo, nie? Ale dobra, mało chyba ważne chwilowo. Tu się w ogóle ostali jacyś asasyni? W ogóle czarnych magów nie ma. Tam jest ten jeden czarny mag. Ja umieram powoli. Dobra, trzeba się trochę wycofać. Szybciutko. Kurde, nie mam już tego leczenia. No to pełnia życia, lecimy. I odbijamy dalej. Dzień dobry. Znaczy dla mnie ewenementem jest to, że oni się w sumie między sobą biją. Co tu się dzieje w ogóle? Aha, bo to... Dobra. To niewolnik go naparzał, okej. Kurde, ile tu jest ludzi. No właśnie, ci magowie. To... Ajajaj. Halo, panowie, byście mi pomogli. Dobra, biegnie chyba ten. Ze straży miejskiej. Dobra, zarąbali go. Tam niestety są magowie i tam chyba wszyscy się zebrali w ogóle na tym placu. I teraz pokonanie ich w takiej jednej wielkiej grupie to będzie duży problem. Chyba, że ich sprowadzimy tutaj. Halo, zapraszam. Amir, pomocy. Bliska, no. Dobra, biegną tu. W teorii nie mogłam zapisać. Dobra. Dobrze. Tutaj widzę, że oni będą sobie na początku cały czas stali, ale to nie jest problem. O Bog. Oni widzę, że czasami mają jakąś mindfucka i się wybijają między sobą. Najgorzej będzie z tamtą fortyfikacją, nie? Bo tam już mamy typowo magów. Jakby się tam... Kurde, nie pełnię życia.
Ajajaj. Może jakimś deszczem ognia byśmy tam pierdzielnęli, co? Jeszcze raz. No i już mi na ostatni nie starczy, nie? Zabiją mnie. Ale Tartaron już chyba gryzie piach, bo go nie widać. Dobra, biegną za mną. Ja mam trochę mało HP. Ale w teorii powinno mi to wystarczyć. Ajajaj. W samą porę. Dzięki, że poczekałeś, naprawdę. Bo by było krucho ze mną. Kto ma taki topór? A to Joachim. Nie wiem w sumie kto to, bo nigdy z nim żadnego questa nie było. Ajajajajaj. Dobra. I tu zostali nam ostatni. Panowie chyba. Ugar został zdobyty. Zajebiście. Kurde, to jest ślepa uliczka. Czyli Tartarona ktoś musiał zabić. Możliwe, że Bahram na przykład go zabił. To co, do Tamary? Tartaron nie żyje. Naprawdę. Tego czarnego sługusa Beliara już nie ma. Jesteś prawdziwym bohaterem. Wyzwoliłeś mój lud spod ucisku strasznego wroga. Niech łaski Adanosa spłyną na ciebie. Zrobiłem to. Ugar został wyzwolony. Tak, Ugar jest wolny. I ja też jestem wolna. Dziękuję ci, wędrowcze. Pozostali niewolnicy też ci są wdzięczni. Powinieneś z nimi porozmawiać. To dobrze, że przyjąłeś pomoc mojego brata, wędrowcze. Pojedynkę najprawdopodobniej nie byłbyś w stanie przejąć Ugaru. Niemniej jednak jestem ci bardzo zobowiązana. Żegnaj. Chwila. Co teraz będziesz robiła? Wrócisz teraz do swojego plemienia. Nie, zostanę tutaj. Mówisz poważnie. Dlaczego tak postanowiłaś? No wiesz, spodobało mi się życie w mieście. Mimo wszystko, komfortowy dom i wygodne łóżko, to zupełnie inne życie, niż namiot i stare drewniane dechy do spania. Dlatego zostanę tutaj i przygotuję dom w Ugarze dla mojego ojca. No dobrze. A co na to twoi bracia? Nie obawiaj się. Co do tego, obaj są zgodni. Ale w odróżnieniu ode mnie, nie wyobrażają sobie życia w mieście. Więc naprawdę chcesz sprawować rządy w Ugarze? Oczywiście, a dlaczego nie? Sądzisz, że nie podołam? Co? Nie to, wierzę w ciebie. Jestem pewny, że poradzisz sobie. No dobra. A gdzie są pozostali ludzie? Nie wiem, poszli sobie gdzieś chyba. Hej, ty. Ugar jest w naszych rękach. Tak, mój przyjacielu. Tamara jest wolna. Idź, proszę, do naszej siostry i powiadom ją o zwycięstwie. Dobrze. A co będziecie teraz robić w mieście, kiedy jest już wasze? Moi ludzie zostaną tutaj. A Amir i jego wojownicy wrócą do wieży Beliara. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc, przyjacielu. Dobra, drugiego brata nie widziałam niestety. Mamy zadanie rusznikarz jeszcze. Także chodźmy do niego, bo już jest wolny. Powinien nam móc zrobić już broń. Z niewolnikami może na razie nie będziemy rozmawiać jednak. Ale chętnie sobie porozmawiam właśnie z gościem w więzieniu. Zaraz, to nie tutaj, tej niewolnicy śpią. Kurde, mi się zawsze pitoli, gdzie jest to więzienie, a przecież ono jest tutaj naprzeciwko. Nie tu. Tutaj było więzienie. Nie. Co ja gadam? Więzienie było tu. Tak jest, nawet pisze loch. Przyszedł kres na niewolnictwo w Ugarze. Naprawdę.
Tak, władza asasynów to przeszłość. Doskonale. Nareszcie ktoś skończył z tą tyranią. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Człowieka takiego jak ty, który tak bezinteresownie pomaga innym, obecnie trudno znaleźć. Co teraz będziesz robić? No cóż, najpierw pójdę do gospody i napiję się chłodnego piwa. A co potem? Zobaczymy. Odwiedź mnie w gospodzie, tam jeszcze raz omówimy twoją prośbę. Dobra, no to się z nim tam spotkamy w najbliższym czasie. Tutaj jeszcze możemy magów przeszukać. Dobra, zróbmy tak, że się tepniemy do Sajda. Zobaczymy, co on powie na to wszystko. Witam. Aha, ty nie chcesz nic o tym słyszeć? What the fuck? Okej, no nie wiem. Myślałam, że będzie bardziej zadowolony. Przyjaciel koczowników, wyzwolenie Ashdodu. Dobra, czyli to się samo jakby wykonuje. Okej, to jeszcze nam teraz tak, został obóz orków i został nam Ashdod. Nie wierzę. Obóz... Wiecie co, z ruin Tadmoru myślę, że tam sobie wyruszymy, bo to będzie dużo bezpieczniejsze zaatakować ich od tyłu, niż tak bezpośrednio w sam środek obozu się pchać, wiecie? Zresztą to brzmi dosyć logicznie. Tu już mamy orków, także... No jak widać, oni bardzo lubią... Jezus Maria, z czym do ludzi? Dobra. Weźmiemy sobie tutaj tych ludzi, żeby... Okej, pięknie. Dobra, i już ładnie kolejny poziom. 55 punktów nauki, to jest już niebywałe. Dobra, trzeba się zrobić odwrót, bo oni strzelają do mnie. Okej, sejwik. Pełnia życia od razu może wejść. No i dalej. Dobra. Kurde, no stunują mnie te strzały. Okej, okay, trochę się daje poobijać, ale niech będzie. Oni tutaj mają dużo mocniejsze... Ten gościu to wygląda jak Marvin dosłownie, w sensie jak blizna. Dobra, powiem tak, weźmiemy sobie eliksirków troszeczkę. Myślę, że Ashdod nam zostanie na kolejny odcinek, na spokojnie. Seriously? Dobra, możemy się udać jeszcze tutaj od razu, najpierw na tą stronę. Dobra. Asasyni są zdecydowanie słabszymi przeciwnikami niż orkowie. O bogowie! Walka! Na pewno w pewnym stopniu mi się z nimi wygodniej się bije. Dobra. Teraz dalej. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze ktoś jest. Po tej stronie? Nie.
Czyli tu już czysto, czyli tam tylko nam zostali orkowie po drugiej. Odłóż broń! Spryciarz! Po drugiej stronie. To już będzie formalność w takim razie za chwilę. Merkurius też będzie z nas zadowolony. Plusem jest to, że oni nie mają szamana. Trzeba zrobić odwrót, bo oni mają mocniejsze te bełty. No i dobra. Tamci niech już sobie żyją. Ogólnie zostali wybici co do nogi. Siemanko, weź mnie wylecz w ogóle, bo jak widzisz, ja tutaj robię wszystko za wszystkich. Pozbyłem się orków, którzy w Wielkim Kanionie poszukiwali wejścia do świątyni. No i co, i to tyle? Może Adano się... Dobra. Wykonane zadania. Obecne zadania. Jak widzicie, zaraz nam się już lista tutaj skurczyła. Dobrze. Co nam zostało? Został nam Ashdod. Kurde, może by tak się ruszyć na Ashdod? Co wy na to? W sumie, czemu by nie? Byśmy mieli cały Varan dzisiaj odbity. Kurde, i kusi, nie? Dobra, to zróbmy to. Tepnijmy się do doliny może. I tam sobie zaczniemy. Przejdziemy sobie normalnie tędy. Dlatego, że nie chcę się... Chociaż... Nie no, wolę chyba sobie wejść tędy. Aha, oni i tak już tutaj nie żyją. Dobra. Świątynia to będzie najgorsza rzecz, bo będzie po prostu trudno w świątyni. Co mamy tutaj? O kurde, ej, dobra, ekipa jest. Siema. Witam. Stój, nieznajomy. Jesteś tym paladynem Rolandem, o którym mówił nam Sed. Tak, to ja. Chwała Adanosowi. Nareszcie będziemy mogli skończyć z asasynami w Ashdodzie. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie to, że Hakam, przywódca wojowników Beliara, dostanie za swoje. Hakam. Dlaczego właśnie on? Kilka lat temu, w okrutny sposób zabił mojego młodszego brata i jeszcze kilka członków plemienia. I wszyscy zostali złożeni w ofierze Beliarowi. A to znaczy, że w nadchodzącej bitwie nie będzie dla wroga litości. Wszyscy asasyni Ashdodu powinny zostać zabici, a przede wszystkim, Hakam. Nie wolno pozwolić mu uciec. I w związku z tym, chcę poprosić ciebie o przysługę. Jeśli wola Adanosa będzie taka, że twój miecz dotrze wcześniej do Hakama niż mój, to wyślij go do Królestwa Beliara. Słyszysz? Najważniejsze jest to, aby ten okrutnik nie uniknął naszej pomsty. Dobrze. Będę z nim walczył, jeśli go spotkam na polu bitwy. Dziękuję ci. A teraz daj sygnał do ataku. Jesteśmy gotowi. Wróg przewyższa nas liczebnie, ale jeśli będziemy działać zorganizowanie, to z pewnością pokonamy go. A przy okazji, jeśli chcesz, mogę potrenować ciebie w walce bronią jednoręczną i pokazać ci, jak zwiększyć twoją siłę. Ale co z orkami i wyznawcami, którzy są w Ashdodzie? Nasza zemsta dotyczy tylko asasynów w Ashdodzie. Dlatego nie trzeba zabijać wszystkich innych. Ale nie sądzę, aby odstąpili od walki. A to znaczy, że będziemy walczyć także z nimi. Można oszczędzić tylko tych, którzy nie będą brali udziału w bitwie. Przyszła pora rozprawić się z wrogiem w Ashdodzie. Tak, najwyższy czas. Wykończymy sługusów Beliara. Niech Adanos czuwa nad nami. Możemy rozpocząć atak. Dobra, kurde, lecimy. Kurde, nie, ale powiem wam, że to jest fajne akurat to odbijanie. Mi się bardzo podoba. Kurde, jaka jazda, nie?
że oni kompletnie nie mają szans w ogóle z nami tutaj. O kurde, dobra, i cofam się trochę, co jest? Ty, ale w ogóle jak się wypowie tą wojnę, to zobaczcie, jakie tu jest zorganizowanie, to nie tylko my lecimy armią, ale tu się wszyscy tego spodziewają. No orkowie wyszli naprzeciw, żeby dosłownie pilnować wejścia. Ale patrzcie, jak ich rozmielili. Ty, Gaudar. Hej, ty. Nie ty, mordo. Hej, ty. Miasto czy świątynie? Miasto. Atakujemy miasto. Dobrze. Do świątyni na końcu pójdziemy. Dawać, dawać, panowie, nie przestawa. Okej, widzę, że się rozpierzchli mi trochę. Nie, no dobra, lecą, fortyfikacja cała. Zajebiście to wygląda, muszę przyznać, naprawdę. Właśnie tego mi na przykład na Tamorze bardzo brakowało, żebyśmy to odbijali z innymi, nie? Bo to wtedy naprawdę robiłoby wrażenie. Nie no, ci elitarni to se radzą naprawdę nieźle. Nie ma o czym mówić w ogóle. Gorzej, że tam mamy maga, nie? Aha, bo ten mnie bije, dobra. Nie ogarnęłam przez chwilę. Dobra, tam też robią rozróbę. O kurde. Najpierw im pomagaliśmy. Dziękuję ci. Za co? Że nie wydałeś mnie Suefawi. A właśnie. Całkiem o tym zapomniałem. Dziękuję za przypomnienie. Nie rób tego, proszę. Jeśli mnie nie wydasz, nauczę cię wszystkiego, co sam wiem. A czego ty możesz mnie nauczyć? Wydobywania rudy. Nie, nie tego. W tym zawodzie są lepsi ode mnie mistrzowie. A zatem, czego? Dawno, dawno temu, umiałem całkiem Dobra, mordo, dobrze, bo mnie to mało już interesuje teraz. Mam też Dzięki. Atakujemy, dobrze. Dobra, oni idą na świątynię, a ja sobie już poradzę tutaj z ostatkami ludzi. Co prawda nie wiem, czy też powinnam ich zabijać. Ale chyba tak. Tu jeszcze była jedna osoba jakaś. Dobra, Alvarez. I dzięki temu chyba panowie się... Okej, panowie chyba postanowili po prostu go przytrzymać. Dobrze. Czego ty mnie nie bijesz? W jaki sposób? To prawda. Jeśli nic. Broń dwuręczna. Powiem tak, nie wiem, czy i tak Gornarana nie trzeba będzie zabić, wiecie? Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie wiem, gdzie jest moja ekipa. I to mnie trochę niepokoi, bo... Że tak powiem... Tu są jeszcze ludzie. Dobra, podobnie strzelają. Dobra, niech będzie pełnia życia, bo to jest się szybko pije. Dobra, bo Gora Timora to na pewno trzeba zabić.
to akurat nawet ode mnie by chciał właśnie Lester chyba. Największy jest problem, że ja nie wiem, gdzie moja ekipa jest. Mieli iść na świątynię. Pytanie, czy oni już tam są w środku? Czy nie? No bo niestety ich zgubiliśmy z oczu. Oni by mi się tam bardzo przydali. Powiem tak, cofniemy się na chwilę zobaczyć, czy oni nie cofnęli się do jaskini, bo... Tak też może być. Nie ma ich tutaj, czyli powinni być w świątyni w teorii. Wiecie, bo ich tak puściłam samopas i być może to był błąd. Albo tam się tłuką w samym środku. Możliwe, że wiecie, na początku jest... No, tłuką się tam. Dobra. Wycofamy się trochę. Ci, co ciekawe, mnie nie widzą. Chodź tu, chodź. Ajajaj, dobra, bo chcę się wyleczyć. Tylko nie tym. Siema. Trafimy? Tak chyba... O Boże, nie za bardzo chyba. Tu aż jeden się spierdzielił na dół. Znowu kolejny poziom. 65 punktów nauki. To już jest przesada. Dobra. O kurde, co jest? Co jest grane? A do magów to ktoś w ogóle, nie wiem, dotarł? Czy cokolwiek? Chyba nie. Tu się naparzają wszyscy ze sobą. To wyglądało trochę komicznie. Dobra, kurna, biegną do tego, do świątyni chyba. Chyba. Dobra, tam został jakiś pojedynczy strażnik. Wydaje mi się, że w świątyni się bije ten cały... Hej, ty. No niby Hakam nie żyje, ale... O kurde, tam będzie jazda na górze. Za chwilę. Oni tam pewnie przyzywają jakieś demony z dupy, nie? To będzie a wykonalne za chwilę. Trzeba by było ich tam na dół sprowadzić do tego. A, bo oni sobie szkielety zaczęli przyzywać, dobra. To jest zrozumiałe już teraz dla mnie. Kurde, dobra. A to jest to Amru całe. A Nimrumru do cholery, nie? Ej, teraz tu możemy wszędzie wchodzić. Dobrze. Ale tych kufrów to mi się chyba nie będzie chciało opróżniać. Gorzej, że nie ma dalej informacji. O tym, że jest to miejsce już wyzwolone, nie? Znaczy, co prawda została jedna osoba, bo to nawet widać. Chyba, że jak zdamy relację o tym, że ten jeden typo nie żyje, to powinno się udać. Chociaż czy są magowie tam na dole? Witaj. Hakam nie żyje. Chwała Adanosowi. Nasi zmarli przyjaciele i bliscy nareszcie zostali pomszczeni. Kiedy będziesz w obozie, poinformuj o tym Seidę.
To go bardzo ucieszy i na pewno zechce ciebie wynagrodzić. Dobra, no... Jeszcze nam zostało wejść tutaj w sumie. Tylko tu jest jazda na dole, tam też są magowie. To dużo bardzo magów. A to Almansor sobie tutaj przyszedł. Nie, tylko się nie wylecz. Almansor mamy. Jak widzicie, tutaj jest dopiero jazda w tym miejscu. Nie ma nic o tym, że Ashdod jest wolny. To mi się nie podoba trochę. Możliwe, że przez tego jednego strażnika. To akurat sobie pootwieramy. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 nie. Lewo, lewo, nie, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Kurde, tutaj czary najlepszej. Nie, cholera jasna, no kto to wymyślił? Nie podoba mi się bardzo, spiędalam stąd, do widzenia. Masakra. Dobra, nie, bo tak być to nie będzie. Tak też nie. Tam ktoś jeszcze przeżył w ogóle na zewnątrz. Chyba, że to mi górna rana pokazuje. Chyba tak, obawiam się, że będę musiała go zabić. Tak, czy mi się to podoba, czy nie. Bo jednak on jest na czerwono. Zresztą też musimy zdać informację właśnie Laresowi czy tam Lesterowi. Wiecie co, prześpimy się trochę, bo jest ciemno już. Wiecie, bo tam w tej świątyni jest skarb ogólnie, nie? Odpocznij do rana. Nie, bo wiecie co, zastanawiam się, gdzie jeszcze mogą być asasyni, bo tutaj żeśmy asasynów wybili w tym miejscu. Tutaj już nikogo nie ma, nikt już tu nie żyje. Tam nikogo nie było. Tutaj żeśmy byli i tutaj też nikogo nie ma. Tu wybiliśmy, tu było obozowisko myśliwych i też już nikogo tutaj nie ma. I tutaj też nie ma. Okej, ktoś się jeszcze z kimś nagle zaczął bić. Kościani wojownicy się pojawili. Na Innosa zaledwie pokonałem wojowników Blaira, a w tym samym miejscu w świątyni pojawił się demon. Dobra, czyli trzeba jeszcze zobaczyć. Tam się coś odpierdziela na dole. Chyba, że to ten golem dostał pierdolca w głowę. Zaraz zobaczymy. Tam coś na górze. Zastanawiające to jest bardzo. Tam jakaś wieża jest na górze. Także wypadałoby zobaczyć. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No chyba sobie żartujecie ze mnie, no. To niedobrze, bo ja nie wiem, gdzie ja mogę znaleźć klucz. A tam jedna osoba na pewno została.
to demon tak się zachowuje. Dobra, bo jeszcze się nam tutaj ten golem pojawił. No powiem wam, że trochę niedobrze. Dobra, na szczęście na hita. Tam są skarby. Podejrzewam, że te kufry też są zabezpieczone. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. No jasne. Nie za... Bo ten mag mnie zamrozi. Ty, mamy lepszą broń jakąś. Ostrze demona. No i dobra, ostatnia skrzynia. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Ja pierdzielę, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo i tyle. No, z ognistym demonem to się mogę bić, nie ma problemu. Ała, jest jeszcze jeden, dobra. Przestraszyłam cię trochę. W porządku. No i co? Nie wiem, czy to dobry pomysł się modlić do tego cudu na ziemi. Czarny demon. To musi być jakiś sposób na otworzenie tej kraty, tylko niestety nie widzę nic takiego. Weźmy, zróbmy to szybciej. Tutaj mamy skarb tej całej Amarny. Drogocenne jakieś szkatułki. Skarb Amarny. Mhm. No nie, nie pływaj, please. Zróbmy zapis stały i zróbmy wczyta. Powinnam nie pływać dzięki temu. Please. Dobra, nie pływamy na szczęście. No i co? I tutaj już nic nie znalazłam. Tam jest coś jeszcze pod ziemią. Tu jest cały ten shikurab jakiś. Hakama, potrzebujemy miecz. Niczego tu nie znajdę. Chyba mam go. Tu są demoniczne te bronie. No i wiecie co, i tam trzeba wejść do tej wieży też za pomocą Marvina, bo będzie tak to ciężko nam znaleźć klucz. Okej, znalazłam jednak klucz gdzieś tam po drodze. Co my tu mamy? Jakaś stała mikstura jak nic. Albo i nie. Szkoda, bo liczyłam, że to będzie stała. Ognisty gulasz, to się przyda. Kurde, pomyślelibyście, że już cały warand jest wyczyszczony? Jak za daleko, stary. Aha, tutaj Radomir się
zaszył w tej wieży. Obym tylko zdążyła wejść. No kurwa, no jeszcze tam nie wejdę teraz, tak? Dobra. Nie, pełnia życia. B, Marvin, B. Ja się nie będę cackać. Nie będę. Ale fajnie, bo Ugar już został przez nas wyzwolony. Jeszcze na pustyni nam trochę rzeczy do roboty zostało, ale te najważniejsze... Najważniejsze jest to, że Warand jest wolny. Ashdod w naszych rękach. Asasyni zostali rozbici. Tak, z pomocą Adanosa, nareszcie to nam się udało. Proszę, zajrzyj do naszego obozu i zawiadom o tym wszystkim Sejdę. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni za pomoc. Dobrze. Powiedz mi, co teraz planujecie zrobić z Ashdodem, kiedy jest w waszych rękach? Sądzę, że na początku rozgościmy się tu wygodnie. Samo miasto, arena i obóz myśliwych będą nam bardzo przydatne. A co ze świątynią, na razie nic powiedzieć nie mogę. Być może po prostu ją zburzymy. Zresztą, możemy także oczyścić świątynię i zrobić z niej sanktuarium Adanosa. Ale o tym zadecyduje Sed i Merkurius. W każdym razie, trochę później zajmujemy się zniszczeniem wszystkich ołtarzy Beliara i innych atrybutów oddawania mu czci. Dlaczego nie teraz? Zrozum, to nie takie proste. Do tego potrzebny jest Merkurius. Zniszczenie ołtarzy pociągnie za sobą gniew Beliara i ktoś powinien tu być. Ktoś, kto mógłby was ochronić przed klątwą. Właśnie tak. Wszystko trafnie rozumujesz. Dobra. No to do Sejda. Powinien mi dać jakąś giga nagrodę za to, nie? Hej, ty. Hakam nie żyje. Ten sam Hakam. Przywódca wojowników Beliara z Ashdodu. Morderca naszych braci. Tak. Nie zdołał uniknąć sprawiedliwej kary. Chwała Adanosowi. Myślę, że powinniśmy być ci wdzięczni za śmierć Hakama. A to znaczy, że zostaniesz godnie za to wynagrodzony. Weź to złoto na znak naszej wielkiej wdzięczności. Szturm na Ashdod zakończył się sukcesem. Miasto i świątynia jest w naszych rękach. Na Adanosa. Nie mogę w to uwierzyć. Czyżby to wszystko było prawdą? Tak. Choć to była ciężka walka z ogromną przewagą liczebną naszych wrogów, ale jednak ich pokonaliśmy. O Adanosie. Cóż za wspaniałe zwycięstwo nam przyniosłeś. To zaiste wielki sukces. Ale oprócz Adanosa, tobie też musimy podziękować, Rolandzie. Bo bez ciebie nie byłoby zwycięstwa. Weź to złoto na znak naszej wdzięczności. Wiem, że ta suma jest wręcz znikoma w porównaniu z tym, co dla nas zrobiłeś. Jednak mam nadzieję, że ci się przyda. Proszę, abyś powiedział Merkuriusowi o swoim wspaniałym zwycięstwie. To go bardzo ucieszy, że nie zawiodłeś naszych oczekiwań. Przyznaję, że miałem wątpliwości co do ciebie. Nie sądziłem, że uda ci się pokonać asasynów w Ashdodzie. Ale Merkurius zawsze mocno w ciebie wierzył. Na wieki zostaniemy przyjaciółmi, Rolandzie. W naszym obozie zawsze będziesz mile widziany. No i dobra. Wyzwolenie Ashdodu. Wykonane zadania, szturm i rozliczenie. Czy wy widzicie, jak ten dziennik się skrócił? Wygląda jak dziennik z początku gry, nie? Dobra, zakończymy jeszcze dzisiejsze formalności, żeby nie było. Najpierw do Merkuriusa. A potem jeszcze do Lestera się przejdziemy. Ashdod jest wolny. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Tak. Ani wy skąd. Lepiej nie pytaj. Jest wiele rzeczy na ziemi, których rozum nie pojmuje. To z woli Adanosa. Wyświadczyłeś ogromną przysługę mojemu ludowi. Wyzwolenie Ashdodu wzbudzi niepokój wśród asasynów. Jednak nie będziemy naprawdę wolni, dopóki ostatni asasyn nie ucieknie przez przełęcz do Ishatar. I teraz to wydaje się bardziej możliwe, niż było wcześniej. Czy to oznacza, że mam wam pomóc przepędzić resztę asasynów? Zrobiłeś dla nas więcej, niż ktokolwiek inny. Nie mamy prawa tego żądać od ciebie. Za twoją pomoc, chcę ci dać prezent, który będziesz mógł wykorzystać w swoich podróżach. To cenny amielet, który posiada wielkie moce.
Niech cię chroni w twoich wyprawach. No i dobra. Wyzwolenie Ashdodu. Rusznikarza sobie zrobimy w kolejnym odcinku. To jest razem. Bractwo Śniącego to za chwilę. Mag Wody. Tego nie mogę co ciekawe jeszcze zrobić. A ile ja mam kuli ognia? Bo to jest też dla mnie ważne. Musimy mieć 20 kulek ognia, żeby wykonać zadanie w Węgardzie. 20 kulek. Może być chyba ciężko. Mam duże kule ognia. 14. Dobra, jeszcze pójdziemy do przełęczy. A co się tutaj dzieje? A wy skąd? Nie mam pojęcia nawet, kto to był. Mało mnie to interesuje. Siema. Hej, ty. Odnośnie bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? Strażnik świątynny Gornasar nie żyje. Dobrze. Jeśli dowiesz się jeszcze czegoś, daj znać. Witam. Odnośnie bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? Powiedziałem ci wszystko, co udało mi się dowiedzieć o planach strażników świątynnych. Niestety, nie mam ci już nic do przekazania. Nieźle. To, co powiedziałeś, było dla mnie bardzo interesujące. A nawet jest to warte kilkaset sztuk złota. I dziękuję ci za pomoc. No i dobra, pięknie. Zadanie kolejne wykonane. Czy wy widzicie, jak w ciągu 2 odcinków ten dziennik się zmniejszył? To jest niebywałe. Moi drodzy, czy ja was zabierałam tutaj na przełęcz? Bardzo dobre pytanie, bo jak nagrywałam odcinek, to możliwe, że tu nie byliśmy. Dobra, byliśmy tu, bo nie ma tabliczki. Zresztą po teleporcie też możemy zobaczyć. Czy mamy do tego... W teorii nie mam tego. Do świątyni mam w ogóle te... Okej, nowa runa. Nie wiem, od kogo zebrałam, ale dobra. Miasto, twierdza, wieża, obóz, ruiny. Jest teren Isztar, dobra. Wiecie co? Na Albatrosa się tepniemy. Moi drodzy, w kolejnym odcinku myślę, że... Udamy się... Może nie. Ja to zrobię poza odcinkiem, bo nie wiem, czy to się uda, ale zobaczymy, spróbujemy pogadać z Amenofisem w Jarkandarze, bo wydaje mi się, że on może mi już coś powiedzieć, bo zdobyliśmy tą tabliczkę, której w sumie chyba szukał, więc możemy z nim spróbować porozmawiać. Porozmawiamy sobie w Warancie jeszcze z rusznikarzem w kolejnym filmie. No i myślę, że się będziemy zajmować niebiańską tarczą i poszukiwaniem skarbów w świątyni z wahadłem. Bo to są rzeczy, które jeszcze bym chciała zrobić przed zmianą rozdziału. Także zobaczymy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Cześć!